Christine z rozczuleniem spojrzała na rosnący brzuch i położyła na nim swoją dłoń. Jej niebieskie oczy zabłyszczały, a na usianej piegami twarzy o kaukaskich rysach pojawił się delikatny uśmiech. Już niedługo będziemy razem. Nie bój się. Poradzimy sobie. Poradzimy. Westchnęła. Pewnie wielu z Was zgodzi się ze mną, że słuchanie audiobooków, podobnie jak różnego rodzaju podcastów, jest nie tylko przyjemną i wartościową, ale również niezwykle praktyczną formą spędzania wolnego, jak i tego nie do końca wolnego czasu. Audiobooki pozwalają nam podążać za losami bohaterów, nie tylko siedząc na kanapie i wertując kartki, ale także spacerując, prowadząc, prasując czy gotując obiad. Właśnie z tego powodu ja i patron dzisiejszego odcinka, aplikacja do audiobooków BookBeat, przygotowaliśmy dla Was pewną niespodziankę, ale o tym później. Teraz przenieśmy się do Mount Carroll w Illinois, gdzie 5 marca 1970 roku urodziła się i swoje wczesne dzieciństwo spędziła Christine Kupka. Dziewczyna miała 173 cm wzrostu i 63,5 kg wagi. Niebieskie oczy i ścięte na krótko rude włosy. Inteligentna, uparta, zadziorna, pewna siebie i nadzwyczaj silna psychicznie, jak powiedzą później jej bliscy. Była najmłodszą z sześciorga dzieci państwa Kupków. Matka była pracownicą fabryki, a ojciec strażakiem. Po jego śmierci cała siódemka przeprowadziła się do Madison w stanie Wisconsin. Tam Christine ukończyła alternatywną Malcolm Shabazz High School, a następnie rozpoczęła studia na lokalnym uniwersytecie. Z jakiegoś powodu zdecydowała się na ich przerwanie i przeprowadzkę. Początkowo do Atlanty, a następnie do Nowego Jorku, gdzie mieszkała jej siostra Kathy. Christine zmieniła wówczas swój styl z hipisowskiego na bardziej mroczny, skupiony tylko na czerni. Na życie zarabiała kelnerując w Magda Glass Cafe i to właśnie tam poznała swoją pierwszą miłość, Nika. Wychowanego na przedmieściach Brooklynu półboga o greckich korzeniach. Związek był namiętny i głęboki, a para dość szybko zamieszkała razem. Po 3 latach coś się jednak w tej relacji wypaliło i dziewczyna postanowiła chłopaka zostawić. Mimo wszystko pozostali bliskimi przyjaciółmi, a on tak naprawdę nigdy nie przestał jej kochać. Po rozstaniu z Nickiem Christine rozpoczęła studia filozoficzne na nowojorskim Baruch College. Osiągała świetne wyniki w nauce, otrzymywała rektorskie stypendium i z zaangażowaniem prowadziła klub filozoficzny. Po ukończeniu koledżu, co miało nastąpić w styczniu 1999 roku, chciała studiować prawo i skupić się na problematyce kobiet. Była swojej pasji szczerze oddana i zaczytywała się w naukowej literaturze. W jej pokaźnej, domowej biblioteczce można było znaleźć woluminy poświęcone historii ruchu na rzecz praw obywatelskich czy filozofii dobra i zła. Mniej więcej w tym okresie Christine podjęła pracę w jamajskiej restauracji Negril i wynajęła 2 piętra dużego tureckiego domu na Brooklynie, w okolicy zwanej Kensington. Płaciła za nie $2200 miesięcznie, ale nie zamierzała robić tego w pojedynkę. Była pragmatyczna, oszczędna i dość skąpa. Zawsze jeździła metrem, by nie wydawać na taksówki. Nie jadała na mieście. Nikogo nie zdziwiło więc, że pozostałe sypialnie podnajęła 5 innym osobom. Wytatuowanemu ochroniarzowi, dziennikarzowi New York Timesa, hotelowemu stażyście i 2 studentkom. Szalona gromadka dogadywała się nie najgorzej, ale Christine i tak chciała kiedyś zamieszkać sama. Uparcie na ten cel oszczędzała, a na koncie oszczędnościowym zgromadziła około $7000. Jej pokój charakteryzował się sentymentalnym wystrojem. Miała w nim ręcznie robione, ciężkie, muślinowe zasłony, a także niskie stoły, na których stały pełne kwiatów wazony i ozdobne kielichy. W oczy rzucały się pozostawione gdzieniegdzie zdjęcia z dzieciństwa, a także wyeksponowana w gablotce, nieotwarta jeszcze lalka Barbie w pudełku.
Wszystko to mogło świadczyć o tym, że lokatorka pragnie gromadki dzieci i ustabilizowanego, ciepłego domostwa. Z pewnością także marzy o romantycznej miłości, rodem z filmów Disneya. Niestety, życie to nie bajka i Christine miała się już wkrótce o tym przekonać. Los chciał, że zamiast na księcia na białym koniu w 1998 roku trafiła na Darshananda i do gujańskiego adiunkta chemii na Baruch College. Mężczyznę zwano Rudim. Był powszechnie lubiany. Przystojny, inteligentny, dowcipny i świetnie ubrany. Stonowany i skoncentrowany na karierze. W przyszłości miał zostać dentystą. Na dodatek był wegetarianinem i nie miał nałogów. Co dawało mu w oczach Christine dodatkowe plusy, jako że i ona zafascynowana była zdrowym trybem życia. Zaiskrzyło między nimi od razu. Darshanand początkowo trochę opierał się zalotom, ale po jakimś czasie dał za wygraną. Zaczął odpowiadać na przeciągłe spojrzenia i kuszące uśmiechy, które od czasu do czasu posyłała mu rudowłosa kokietka. Warto dodać, że nieśmiałość Rudiego Christine uważała za czarującą i słodką. Flirtując z nim wydawało jej się, że jest łagodny, uczciwy i może trochę naiwny. Choć związek nauczyciela i studentki oznaczać mógł tylko jedno, ogromny skandal, zakochani wydawali się nie zważać na konwenanse. Gdy tylko zakończyły się zajęcia kierowane przez mężczyznę, oficjalnie zostali parą i spotykali się przez następne 5 miesięcy. Związek Darshananda i Christine już od początku nie rokował dobrze. Mężczyzna był jakiś taki wycofany. Nie bardzo się starał i sprawiał wrażenie, jakby coś ukrywał. Zdając sobie sprawę z nieciekawej pozycji i kierunku, jaki obiera relacja, Christine zaczęły targać pewne wątpliwości. Gdy w czerwcu 1998 roku dowiedziała się o tym, że jest w ciąży, przerodziły się one w prawdziwe obawy przed ogłoszeniem Darshanandowi, co jak co, ale radosnych w jej mniemaniu wieści. Reakcja mężczyzny była dalece bardziej emocjonalna, niż Christine mogła to sobie nawet wyobrazić. Spodziewała się co prawda, że mężczyzna będzie z faktu pojawienia się na świecie potomka niezadowolony, ale to co usłyszała ostatecznie pozbawiło ją złudzeń. Mężczyzna zalany łzami wyjawił jej okrutną i smutną prawdę. Mieszka nie tylko z rodzicami, ale i z żoną. Podróż służbowa do Turcji, o której jej wspomniał, była w istocie podróżą poślubną. Jego rodzice są pobożni, ojciec jest braminem. Gdy dowiedzą się o tym, że ich jedyny syn spodziewa się nieślubnego dziecka, na pewno mu nie wybaczą. Wyrzekną się go tak samo, jak zrobi to hinduska społeczność. W czasie, gdy on i Christine ze sobą spali, ten jeden, jedyny raz, był jeszcze wolny, ale już nie jest. Jego życie przez ten incydent zostanie zrujnowane. Rodzice i żona przestaną spłacać czesne w szkole dentystycznej, do której chodzi. Najlepiej dla wszystkich będzie, jak Christine nie urodzi. Dodaje, że jakiś czas temu przeszedł częściową wazektomię i tak naprawdę ma spore wątpliwości co do tego, czy w ogóle może być ojcem. W tej ostatniej kwestii kłamał, do czego przyznał się później. Prawdą był jednak fakt, że panicznie bał się reakcji swojej rodziny i hinduskiej społeczności. Christine przyjęła tę wiadomość z bólem, ale i z honorem. Już od jakiegoś czasu przygotowywała się psychicznie na taki obrót spraw i coraz częściej snuła wizję o samotnym rodzicielstwie. O osłych stosunkach między nią a ojcem dziecka wiedziała siostra i kilku znajomych. Christine mówiła, że już od dawna czuła, że między nimi jest coś nie tak. Nie wiedziała jednak, że to dlatego, że ma żonę. Żaliła się rodzinie, że były kochanek namawia ją do przerwania ciąży, a ona za każdym razem kategorycznie odmawia. Bała się go, mówią chórem bliscy. Choć nigdy nie wypowiedziała tego głośno, widać po niej było, że obawia się, że Darshanand może skrzywdzić ją albo jej nienarodzone dziecko. Swojej położnej powiedziała nawet: zapamiętaj jedno, jeżeli cokolwiek mi się stanie, możesz być pewna, że zrobił to Rudy. Christine nie traciła przy tym wszystkim pogody ducha. Wiedziała, że będzie ciężko, ale wiedziała też, że sobie poradzi, że urodzi. Otuchy dodawały jej przewodniki po samotnym macierzyństwie
i książki o rozwoju dziecka, które zaczęły w tym czasie wypełniać jej biblioteczkę. Pewnego dnia Christine otrzymała zaskakujący telefon. Dzwoniła Rochel, żona Darshananda, która zdecydowała się na bezpośrednią konfrontację telefoniczną ze swoją rywalką. Christine początkowo zaprzeczała, ale w końcu powiedziała całą prawdę o ich związku, a także o tym, że Darshanand mówił, że jest singlem. Kobieta była więcej niż tylko wściekła, gdy dowiedziała się o ciąży. Mąż nic jej o tym nie wspominał. Najwyraźniej był na tyle tchórzliwy, że bał się wyznać jej ten wstydliwy fakt prosto w oczy i starał się ukrywać kochankę tak długo, jak to tylko możliwe. Christine podeszła do wszystkiego na chłodno. Była zdecydowana i doskonale wiedziała, czego chce. Choć pogodziła się z wizją samotności, w kwestii zobowiązań rodzicielskich nie zamierzała odpuszczać. Chciałaby Darshanand uczestniczył w życiu dziecka, zapewniając mu tym samym zdrowy rozwój emocjonalny. By jeśli zajdzie potrzeba, łożył na jego utrzymanie i dał mu swoje nazwisko. By nie było w przyszłości obiektem kpin z powodu zapisu o nieznanym ojcu w metryce. Mężczyzna postawiony pod ścianą przez żonę całkowicie zerwał kontakt z Christine. Dziewczyna nie miała już żadnych wątpliwości. Uciekł i nie zamierzał w żaden sposób sprostać obowiązkom ojca. Po kilku miesiącach, gdy Christine była już właściwie gotowa pogodzić się z myślą, że nie zobaczy Darshananda już nigdy, ten niespodziewanie pojawił się w jej życiu ponownie. Na początku października 1998 roku Darshanand stanął u drzwi domu przy 200 Westminster Avenue na Brooklynie w Nowym Jorku. Był zdenerwowany, a jego twarz przybrała kolor wściekłej czerwieni. Tłumaczył, że żona wyrzuciła go z domu i mieszka teraz u kuzyna. Następnego dnia Christine zastała go w swoim ogrodzie. Był ubrany niechlujnie i miał rozczochrane włosy. Powiedział jej, że jest głodny i czeka, aż Dunkin Donut wyrzucą dzisiejsze resztki. Mężczyzna wzbudził w niej litość, ale trudno stwierdzić, czy uwierzyła w jego historyjkę. Swojej rodzinie powiedziała, że spróbuje mu pomóc, że znajdzie sposób na to, by pogodził się z żoną. Ku zaskoczeniu wszystkich udawał bezdomnego przez kolejne 3 tygodnie. A w ich trakcie zaczął pokazywać oblicze, którego Christine do tej pory nie znała. Jeszcze niedawno nie chciał o dziecku słyszeć. Zaprzeczał o ojcostwie. Teraz sugerował nadanie mu hinduskiego imienia i oferował swoją obecność na zajęciach w szkole rodzenia. Zapewniał ją, że równie niecierpliwie jak ona oczekuje porodu, który miał nastąpić w lutym lub marcu 1999 roku. Christine do tej niespodziewanej metamorfozy podeszła z dystansem, wręcz nieufnie. Swoim bliskim mówiła, że nadal odnosi głupie wrażenie, że Darshanand może być niebezpieczny, że może zagrażać jej i dziecku. Dotyka ją, ale nigdy nie dotyka brzucha, tak jakby go parzył. Z biegiem czasu nabiera jednak do niego coraz większego zaufania. W końcu, gdyby coś się stało, wszyscy od razu wskazaliby na Darshananda. 24 października 1998 roku. Sobota. Jeden z tych leniwych, nieciekawych dni, podczas których oddajemy się zakupowemu szaleństwu, a wieczorem ubrani w wyciągnięty dres i lampkę wina oglądamy być może po raz kolejny ten sam film, który puszczają właśnie w telewizji. Na tę sobotę Christine ma jednak plany. Ona i ojciec jej nienarodzonego dziecka mają oglądać jego nowe mieszkanie, które w niedalekiej przyszłości być może stanie się również jej domem. Kilka minut po 11:00 Christine budzi się i zauważa, że zaspała. Niewiele myśląc, by nie tracić czasu, wybiera numer telefonu do swojej siostry, Kathy, a gdy ta nie odbiera, nagrywa się na sekretarkę. Wiadomość, jaką zostawia, brzmi: wychodzę z Darshanandem, by zobaczyć jego nowe mieszkanie w dzielnicy Queens. Wrócę niebawem. Po południu do ciebie przedzwonię. Kilka minut po odłożeniu słuchawki rozlega się dzwonek do drzwi i u ich progu pojawia się Darshanand. Otwiera mu współlokatorka Christine, Ozlem. Mężczyzna wydaje się być bardzo zdenerwowany. Trzyma ręce w kieszeniach. Początkowo nie chce wejść na górę, a kiedy już się na to decyduje, nerwowo chodzi w kółko. Po chwili we dwoje schodzą na dół. Zasiadają do śniadania. Nieśpiesznie jedzą, kęs za kęsem. On jak zwykle elegancko ubrany. Ona jeszcze w piżamie. Dochodzi 12:30.
Christine ubrana w lekki, czarny sweter, długą czarną spódnicę i czarne buty opuszcza mieszkanie. Christine już nigdy nie oddzwoni do siostry, ale na ten moment jeszcze nikt o tym nie wie. Wieczorem tego samego dnia Ozlem zaczyna niepokoić się nieobecnością Christine. Odkąd zaszła w ciążę, nie zdarzało jej się nie wracać do domu na noc. Takie same myśli nachodzą Kathy, siostrę ciężarnej 28-latki. Dziewczyna miała odezwać się do niej po południu, a jak dotąd nie daje żadnego znaku życia. 25 października rano, gdy Christine nie wraca do domu na noc, Ozlem dzwoni do Kathy. Po szybkim przeszukaniu obejścia okazuje się, że dziewczyna nie wzięła ze sobą żadnego okrycia wierzchniego, żadnych przedmiotów osobistych ani większej kwoty pieniędzy. Kathy i jej mąż Kevin niemal natychmiast informują o zaginięciu policję. Ale z uwagi na fakt, że dziewczyna ma więcej niż 16 i mniej niż 65 lat, nie ma problemów psychicznych i zagrażających jej życiu chorób, nie można zacząć jej szukać. Trzeba czekać 2 dni. Funkcjonariusze sugerują, że Christine mogła wybrać się na jakąś wycieczkę. Dla Kathy i jej męża taka hipoteza jest wręcz śmieszna. Żeby nie tracić ani chwili, postanawiają działać na własną rękę. Po sporządzeniu ulotek i obdzwonieniu rodziny, w tym matki obu kobiet, Kathy decyduje się na odnalezienie Darshananda. Pomaga jej w tym były chłopak Christine, Nick. Zaczynają od Baruch College. Co ciekawe, nawet w tak krytycznej sytuacji, biuro kadr nie chce zdradzić adresu mężczyzny bez nakazu sądu. Informacje o tym, gdzie mieszka, udaje im się zdobyć dopiero przepytując znajomych pary. Dom znajdują od razu. Nie da się nie zauważyć flag Indii i Gujany. Kathy idzie sama, puka do drzwi i żąda wyjaśnień. Jest zdenerwowana i gotowa na wszystko. Rozmawia z wujkiem mężczyzny, który informuje, że widział chłopaka rano w sobotę, 24 października, a kolejny raz widział go dopiero w niedzielę wieczorem. O 17:30 dołącza do nich matka Darshananda. Kobieta dyskretnie informuje syna o zajściu, a ten wzywa policję. O 19:00 pod mieszkanie podjeżdża radiowóz. Oprócz funkcjonariuszy wychodzi z niego również ubrany w kardigan, białą koszulę i ciemne eleganckie spodnie Rudy. Mężczyźni wypytują czekających w samochodzie Kevina i Nika o powód najścia, a następnie przeszukują auto. Na pytanie o to, gdzie jest Christine, Darshanand butnie odpowiada: nie wiem. Jeśli się martwią, powinni zgłosić zaginięcie, a nie go nachodzić. Po wyjściu z mieszkania zawiózł Christine do centrum handlowego. Czekał w samochodzie, aż kobieta skończy zakupy i między 3:00 a 4:00 po południu odwiózł ją do domu. Nie zostawił jej jednak przed samymi drzwiami, a 2 bloki wcześniej, bo dziewczyna chciała po drodze wstąpić do sklepu ze zdrową żywnością. Że od tej pory już jej nie widział. Opowieść wydawała się być wszystkim przekonywująca i w miarę wiarygodna, ale tylko do czasu. Konsternację obecnej wzbudził fakt, że mężczyzna nie był w stanie określić, które centrum handlowe odwiedził. Nie dowiadując się zbyt wiele, rodzina Christine robi co może, by nagłośnić sprawę w mediach. 5 dni po zaginięciu cała okolica jest już dokładnie przeszukana, a plakaty z wizerunkiem Christine i informacją, że jest w 5. miesiącu ciąży, pokrywają ciasno każdy możliwy słup informacyjny i każde przydrożne drzewo. Za pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 28-latki ogłoszono 5, a wkrótce 10 tysięcy dolarów nagrody. Światełko w tunelu zapala się, gdy właściciel lokalnej pralni mówi, że widział dziewczynę ze swojego okna wieczorem, 24 października. Co ciekawe, również pracownica sklepu ze zdrową żywnością, do którego Christine miała udać się między 15 a 16 tego dnia, zeznaje, że jest dość prawdopodobne, że widziała ją w sklepie około 19. Gdy wszystkim wydaje się, że mają już jakiś punkt zaczepienia, okazuje się, że oba tropy są ślepe. Właściciel pralni wycofuje się ze złożonych wyjaśnień, twierdząc, że właściwie sam nie wie, czy widział Christine w sobotę 24, czy w piątek 23 października. Podobnie robi sklepikarka. Stwierdza, że coś jej się pomyliło. Nie widziała kubki, tylko kogoś do niej podobnego. Christine w dniu zaginięcia ubrana była cała na czarno, a kobieta ze sklepu nosiła oryginalne, rzucające się w oczy brzoskwiniowe spodnie. Kathy wie, że Christine nigdy nie miała takich w szafie. 2 listopada Darshanand zostaje przesłuchany przez policję.
po raz pierwszy i zarazem ostatni. Zeznając w towarzystwie swojego adwokata, mówi to, co przekazał już rodzinie. Śledczy nie drążą tematu. Co prawda mężczyzna nie ma betonowego alibi, ale policja nie ma też podstaw, by podejrzewać go o udział w sprawie. 10 listopada pod uczelnią Baruch College zbierają się tłumy. Przyjaciele, ale także zupełnie obcy Christine ludzie, ze świecami i transparentami w dłoniach, wyrażają swoje oburzenie i strach. Domagają się jak najszybszego odnalezienia ciężarnej 28-latki. W międzyczasie na policję zgłasza się świadek. Kathy, siostra Christine, spędza całą noc przy telefonie, czekając na informacje od kogoś, kto miał zaprowadzić ją do siostry. Na próżno. To smutne, że ktoś w ogóle był zdolny w tak perfidny sposób zakpić z czyjegoś nieszczęścia. Nie marnując czasu, służby mundurowe przeszukują nieodległe tory kolejowe. Opuszczone tereny przemysłowe, parki, mokradła i okolice mostów. Przepytują przechodniów i biegaczy. Zadają pytania każdemu, kogo spotykają na swojej drodze. Istnieje obawa, że dziewczyna mogła paść ofiarą handlarzy nielegalnymi substancjami. Gdy mijają kolejne tygodnie, a dziewczyna nie wraca, a liczba detektywów odpowiedzialnych za rozwiązanie sprawy maleje do 2, rodzina zaczyna być coraz bardziej podejrzliwa. Nie ufa policji, która puściła Darshananda wolno. Jest przekonana, że to właśnie on stoi za zaginięciem, że gdyby tylko przycisnąć go do muru, ten wyjawiłby prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się tego feralnego wieczora 24 października 1998 roku. Był ostatnią osobą, z którą widziano Christine. Wszystkim było wiadome, że nie na rękę mu było nieślubne dziecko, na które przez najbliższe 18 lat miał płacić alimenty. Któremu ku niesławie swojej obecnej żony i rodziny dać miał swoje nazwisko. Tylko on mógł uknąć misterny plan. Ponownie zdobyć zaufanie Christine i pozbyć się problemu. Zwłaszcza, że tak jak Darshanand się spodziewał, społeczność hinduska w 1999 roku przestrzegła, że jeśli udowodni się mu ojcostwo, grozi mu ostracyzm. Jakiś czas później wyjechał do Tampy na Florydzie, by spełniać się w roli dentysty. Jeszcze w 2010 roku przez moment wydawało się, że doszło do jakiegoś przełomu. Policja postanowiła w końcu przekopać piwnicę jamajskiego sklepu w dzielnicy Queens. Cynk o tym, że część betonu pokrywającego podłogę znacznie różni się od reszty, dotarł do służb jeszcze w 2000 roku. Ale posiadłość należała wówczas do jednego z krewnych Darshananda i ten nie pozwolił na naruszenie swojej prywatności. Po latach zawziętych potyczek na drodze sądowej i zmianie właściciela, w końcu doszło do przeszukania. Sprowadzony na miejsce pies złapał trop, ale znalezione fragmenty kości okazały się nie być ludzkie. Choć mogłoby się wydawać, że sprawa jest dość oczywista, do dziś, choć minęło już 23 lata, nie została rozwiązana. Christine nie odebrałaby sobie życia, mówią bliscy. Była na to zbyt silna. Miała w sobie za dużo entuzjazmu i determinacji. Bardzo cieszyła się ciążą i nie mogła doczekać rozwiązania. Problem samotnego macierzyństwa jest powszechny. Niewątpliwie bardzo trudny i nie każdy jest w stanie mu sprostać. Choć bohaterka dzisiejszej historii bardzo chciała stawić czoła temu wyzwaniu, najprawdopodobniej ktoś inny zdecydował inaczej. Nie pozwolił jej udowodnić, że da sobie radę. Rodzicielstwo może przerosnąć każdego, ale w moim przekonaniu przeraża zwłaszcza osoby młode, niestabilne finansowo i zwyczajnie nieprzygotowane na ten etap w życiu. Często takie, które pozbawione odpowiednich wzorców i rodzicielskiej uwagi, odtrącone później przez kochanków, tracą jakąkolwiek nadzieję na lepsze jutro. Takie, które sądzą, że nie mogą liczyć na żadną pomoc. Dla których jedynym rozwiązaniem jest albo pozbycie się dziecka, albo siebie. Do wyboru tematu na dzisiejszy film zainspirowała mnie słynna już rana Wojciecha Chmielarza. Opowieść o ukrytych na dnie serca bolesnych sekretach, niezdrowych relacjach międzyludzkich, chorych próbach ich naprawienia, egoizmie i raniącej obojętności, uświadamiająca, że na świecie istnieje zło w swojej czystej postaci, nawet w miejscach, w których się go wcale nie spodziewamy. Korzystając z kodu, który wyświetla Wam się właśnie na ekranie i będzie zawarty w opisie,
przez 30 dni, zupełnie za darmo. Będziecie mogli jako nowi użytkownicy zyskać nieograniczony dostęp do zasobów aplikacji BookBeat w pakiecie premium. Znajdziecie tu nie tylko wspomnianą ranę, ale także wiele innych godnych uwagi książek. Sam korzystam z aplikacji już od jakiegoś czasu i przyznam szczerze, że nie mogę się oderwać. Przesłuchałem nie tylko ranę, ale również pełne wartkiej akcji listy z zagrobu Remigiusza Mroza, czy chwytające za serce wspomnienia tatuażysty obozowego Heather Morris. Wierzę, że biblioteka BookBeat jest na tyle różnorodna, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Życzę miłego słuchania i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.